O tym, że rakieta spadła w Mrozinie? Tak. To kurczę, co się dzieje, nie? Patrzcie. To chyba nie rakieta, tylko model. No jakiś model podobno, tak, bo tam czytałem ostatnio sobie trochę gazetę. Smacznego? Smacznego. Tak, czytałem gazetę. I podobno to był jakiś... amatorzy. Jakiś model, tak, podobno jakiś naukowcy z Gdyni. Straszny przypał. Tak, to... Dobra zupa. Dziękuję. No, ale całe szczęście, że się nic nie stało, nie? Tak. A co u was? Też na zupę. Dziękuję. A co? Wszystko w porządku? Bóg go karze za jego bluźniercze słowa. Słyszałem, że Bóg jest miłosierny. Podobno wszystkim tak było równo. Dobra, chodźcie, dajmy tak się odpocząć. Konkurs małych form teatralnych organizujemy już po raz kolejny. Jest to impreza kierowana do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest to etap powiatowy, następnym etapem będzie etap wojewódzki dla szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka HIV i AIDS to tematyka bardzo trudna, ale młodzież, jak widzimy, się bardzo fajnie do tego przygotowuje. Myślę, że jest to najlepsza forma profilaktyki przeciw zakażeniom, poszerzanie wiedzy, informacji na temat bezpiecznych dróg kontaktu, na temat może takiej większych pokładów empatii dla osób już chorych, zarażonych i funkcjonowania ze świadomością w społeczeństwie, bo tak naprawdę ta problematyka dotyczy całego społeczeństwa. Nie ma kategorii dla ludzi młodych, dla ludzi średnich, dla ludzi starszych. Ta tematyka dotyczy nas wszystkich. I dlatego profilaktyka jest najważniejsza w tym przypadku. To kolejna impreza tego typu. Zastanawiamy się również nad tym, czy te małe formy teatralne będą przekładane na inne tematy, bo HIV i AIDS jest co roku organizowany, ponieważ wiąże się to z obchodami Światowego Dnia. Natomiast myślę, że będziemy mogli poszerzyć temat i małe formy teatralne, które też odkrywają wśród naszych młodzieży zdolnych artystów, przełożymy na inne tematy. Tak, no co roku jakby widzimy z roku na rok poszerzenie tematów, które porusza młodzież. Tak jak na dzisiejszym spotkaniu było przedstawienie, w którym poruszono temat pigułek gwałtu i jakby nie do końca kontrolowanych pobytów na imprezach przez młodzież, na pewno wszelkie drogi zakażenia. Był poruszony temat tatuażu wykonywanego przez zupełnie nieprofesjonalne osoby. Był poruszony temat strzykawek, czyli narkotyków i dopalaczy. Myślę, że młodzież, która się do tego przygotowuje, rozmawia ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy nie będą brali udziału w tym, ale mamy szeroką widownię. Jak widzimy, dużo młodzieży siedzi na widowni. Myślę, że jest to jedna z najlepszych form profilaktyki, rozmawianie między młodymi ludźmi na ten temat i przygotowanie się do takich scenek, jak dzisiaj widzimy. Będzie z rodziną. A jaki to ma związek z tym, że nawet nie chcesz mnie dotknąć? A, rozumiem. To jest taki rodzaj pokuty, tak? Karzesz się za grzech, który popełniłeś, bo czujesz się winny. No, tyle, że twoja pokuta jest w dużej mierze krzywdząca również dla mnie. Jestem zarażony wirusem HIV. Poszedłem do burdelu. Jezu Chryste, ja bym dał, żeby nie zostać uwiedzionym przez tą tanią blondynkę. Wiesz, dlaczego była tania? Bo w prezencie dostawało się HIV. Ależ to są beznadziejni ludzie. Tacy słabi psychicznie. Jak można uzależnić się od narkotyku? Właśnie. Ja też! Ja! To społeczne wyrzutki!
świat!